Cześć mordy, z tej strony Kaluita, was w kolejnym odcinku waszej ulubionej serii na moim kanale. Moi kochani, prawdziwe życie po raz kolejny. Witam was serdecznie, również Franklin, który przyszedł, moi drodzy, tutaj do szkoły lotnictwa po to, żeby odnowić licencję, i udało się, dlatego, że minęło już od naszego nieszczęśliwego incydentu jakieś, nie wiem, 40 odcinków albo 50, bodajże od momentu, kiedy rozbiliśmy samolot, przez co wystarczyło uiścić opłatę w wysokości 10 000 dolarów, by odzyskać licencję, także bardzo dobrze się ten odcinek zaczyna i lecimy dalej, bo dzisiaj bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Moi kochani, jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodoba, mnóstwo łap w górę. Jak jesteś mordofanem, zostaw łapę. 40 000 i lecimy z kolejnym odcinkiem prawdziwego życia. Mam nadzieję, że dacie radę dobić. W każdym razie, ja w tym momencie śmigam, moi drodzy, już mam zaznaczonego GPS-a. Oczywiście Tekahicza to przepuszczę, nie? Bo zarabiają pieniądze dla nas, a swoją drogą, a propos Tekahiczów, moi kochani, każdy samochód, a mam ich 9, przynosił 1000 dolarów zysku co odcinek, ale chcieliście, aby Tekahicz zarabiało więcej, bo zaznaczaliście w ankiecie i zdecydowana większość była za tym, żeby faktycznie Hitch zarabiał więcej, przez co od dzisiaj Hitch zarabia 2000 dolarów za odcinek, czyli 9 razy 2, 18, a nie 9, czyli po prostu plus 9000 do naszych co odcinkowych zysków. A że mamy zysków co odcinkowych plus 11000, to w tym momencie już mamy plus 20000. Prosta matematyka i, moi kochani, już za moment przeleję sobie 20000 na konto. Myślę, że mogę zrobić to już za moment. 630000 na naszym koncie i dzisiaj przyjeżdża do nas transport samochodów. Oprócz tego robimy pierwszy komercyjny lot naszym nowym Piaggio, także będzie się działo. Tylko oczywiście korki w Los Santos to jest coś, czego nienawidzę. Będę musiał chwilę jechać, kilometr 900 metrów, a teraz jeszcze zaczyna się teren zabudowany, coś, czego nienawidzę, odkąd mam nowe skrypty na mandaty. O kurde, ale znalazłem lukę, nie? No i zielone, cyk, lecimy. Moi kochani, co chciałbym powiedzieć, że widzicie, że dużo jest prawdziwego życia, prawda? To dlatego, że dobrze subskrybujecie kanał. Jeśli coraz więcej osób będzie subskrybować kanał, to będą częściej odcinki waszej ulubionej serii. Także jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, mordo, wiesz co zrobić, bo mamy serio realną szansę na to, żeby wbić 2 miliony do końca roku. I co odcinek będę to powtarzał, bo się jaram. Jeśli to zrobimy, to będzie największy challenge w historii tego kanału. A ja lecę. Mam kilometr 500 metrów do szwalni. Szwalnia braci Darnell, a od niedawna szwalnia nasza, TK Clothing, bo najprawdopodobniej tak będzie nazywać się ta podfirma, którą będziemy prowadzić, jest już troszkę, moi drodzy, ogarnięta. Mocmaker zrobił co w jego mocy, ażeby troszkę tę szwalnię tutaj naszą posprzątać. Podobno ten interior strasznie nie chciał współpracować. Dlatego chciałbym, abyście docenili Mocmakera i wpadli do niego na Instagrama oraz na jego profil na GTA 5 Mods, do których linki znajdziecie w opisie. Dzięki, Mocmaker, robota naprawdę świetna, zresztą za moment zobaczycie. Próbowaliśmy tutaj wykombinować różne, moi drodzy, warianty, prawda, tej szwalni, ale co jedyne się udało, to posprzątać ją tak, żeby nie wywalało GTA. Mocmakerowi ostro wywalało, mnie również, ale jak możecie zaobserwować, to miejsce już należy do nas i no już na samym starcie to widać, prawda? Te schody, patrzcie, jak one dobrze wyglądają. Ale co jest najważniejsze, patrzcie, jak wygląda góra. Pyk, żółte elementy, żółte wstawki, piękny porządek, co jest bardzo ważne. Tych pudeł tutaj nie ma. Tyle miejsc jeszcze dla przyszłych pracowników, nie? Tutaj widzę jakieś małe easter eggi. TK Clothing, dobrze to wygląda, Clough. Deal jest taki, że to, co wyprodukują szwaczki i ogólnie co stworzy razem z nimi Franklin, wpadnie już niedługo, bo za 2-3 tygodnie, w zależności jak się wyrobią z szyciem, do sklepu TK. Dokładnie tak, kolekcja z GTA będzie niedługo w sklepie TK jako wiosenna kolekcja i mam nadzieję, że wam się spodoba. Widziałem już projekty, kurczę, Franklina tutaj i powiem wam szczerze, że to będzie totalna masakra. Nie spodziewacie się tego, co się tu będzie działo. Te kobiety już wiedzą też i one już się wzięły do roboty, ale to jest, moi drodzy, taki mały smaczek dla wszystkich fanów tej serii, że po prostu szwaczki z TK Clothing zaopatrzą sklep kimkaluch.pl w realu. W końcu to seria prawdziwe życie, więc wiecie. Także ja tutaj je zostawiam, mają wszystko, mają pensję, co najważniejsze, i oczywiście praca w re. I niedługo będziecie widzieć postępy, prawda? Pierwsze prototypy już są odszywane. Natomiast teraz, co ważne, lecimy do salonu. Do salonu dziś przyjedzie transport z samochodami. Samochodami za 500 000 dolarów, tak jak się umawialiśmy z Gerardem. Jakie te samochody załatwił, tego nie wiem. Liczę, że coś naprawdę fajnego. To jest trochę taki mystery box, więc ja tych samochodów nie wybierałem. Po prostu, wiecie, taki kontrakcik i tyle. Ale jedyne, co wiem, to to, że te samochody wszystkie
są samochodami Mercedesa. To jest kontrakt stricte z Mercedesem, a kolejny będzie stricte z Audi. Na przykład taka jak tutaj ta piękna Q7, która jedzie przed nami, robi jakieś dziwne manewry, ale to w kolejnym kontrakcie. Na razie Merolki, także ja już nie mogę doczekać. Oczywiście obieram kurs na nasz salon samochodowy i lecimy. O kurde, dostałem mandat, o kurde, tu jest salon. Niedobrze. Walnęli mi fotę na autostradzie, ile jechałem? Nie wiem, ale $250 dostałem mandatu. Będę musiał to jechać opłacić, ale to pod koniec odcinka, tak mi się wydaje. Wow, próbuję tu wjechać, ale widzę, że moi drodzy, nie jestem w stanie. Będę musiał zaparkować na chodniku w takim razie. Scania przyjechała, szkoda, że nie nasza. Co te samochody tak tam lewitują? Uwielbiam GTA po prostu. Samochody nachodzą na siebie, miejmy nadzieję, że jak zaraz je ściągnę, to będzie wszystko, moi drodzy, w porządku. Co to jest za bestia tutaj? I to wszystko, co tu mamy, zmieściło się, moi drodzy, w 500 tysiącach dolarów. Okej, okay, jest z nami Gerard, czy nie ma? Czy tylko ten gość przyjechał? Chyba tylko ten gość. Serdecznie witam w takim razie. Proszę pana, to co, dopinamy deala, tak? I rozładowujemy, okej. Kurde, trochę mu nie ufam, mam nadzieję, że on dostarczy tę kasę, prawda, do swojego właściciela, bo dałem mu $500 000 właśnie i mam 130 tysięcy w tym momencie na swoim koncie. Powiedział, żebym sobie to rozładował, jeśli mam ochotę. Ja oczywiście skorzystam z tej superanckiej opcji. Co mamy na dole? Lower deck, okej, pięknie się baguje, uwielbiam to. Dobra, no co my tu mamy? Kurde, suwik. Nie mam pojęcia, co to są za modele. Oczywiście dla chętnych będę bardzo wdzięczny, jeśli ktoś te modele odgadnie i przy okazji może napisać swoją sugerowaną cenę, za jaką byście sprzedali ten samochód. Ja na razie zostawiam ten samochód tutaj. O kurde, AMG S63. No to ten już wiem, jak się nazywa. Tamten nie miał oznaczeń, ale ten ma. I powiem wam szczerze, że naprawdę fajnie. I widzę, że Gerard się postarał, dlatego że mamy totalną różnorodność. U góry widzę jakieś jeszcze większe samochody. Tam chyba z przodu jest transportowe. Nie wiem, czy to nie jest Vito, Mercedes Vito. Tu mamy limuzynę, mamy SUVa. Czyli tak jak chciałem, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Każdy mieszkaniec Los Santos. Każdy będzie mógł oczywiście skorzystać. I opcja taka sama, czyli 30% niestety leci do Mercedesa za te furki. O kurde, to jest jakaś potęga, nie? Co to jest za samochód? Nie no, to Merol mi poszedł, moi drodzy, na rękę, bo za 500 000 5 takich kozak samochodów, czyli 100 tysięcy średnio każdy, no nie powiedziałbym. Chociaż ten u góry Vito może być wart, nie wiem, $30 000, prawda? A ten może być 170, więc no nie wiem, nie mnie oceniać. W każdym razie, okej, ten to może na honorowe miejsce pojedzie. Skoro mamy tych samochodów 5, to zapełnimy całe dolne piętro, co mi się mega podoba. O kurde, ten tutaj, zdecydowanie. Taki kabriolet, no to kurde, nie wiem, za 200 go trzeba obchnąć, albo nawet i więcej. Dobra, i teraz została nam góra. Góra, moi drodzy, to dwie furki na middle. O nie! Ale fart, że wylądował na kołach. Kurde, zapomniałem, że powinienem rampą najpierw zjechać w dół, ale to zwaliłem. No way. SUV to już jedzie do TK Customs. Dobra, to nawet nie wjeżdżam. Trzeba, moi drodzy, przyczepić zderzak, który spadł. Ale fail, kurde. Moglibyśmy go też na chill kurs sprzedawać. Fajna fura, kolejna fajna fura, ale patrzcie no. A jakby ktoś pytał, to zderzak leży tutaj, nie? I teraz pyk. O, tak powinniśmy zjechać. I tam u góry mamy jeszcze jedną furę. Pyk. Okej, to nie jest Vito, widzę. To jest V250. Spoko. Dobra, tylko... Tam nawet telewizor jest, lol, leci coś w środku. Tylko nie wiem, czy ja będę w stanie... Nie będę go widział, bo to tylko ci, co siedzą z tyłu, widzą. Ale wyposażenie konkretne, kurde, na wakacje chętnie bym takim jechał, nie? Nawet trumna jest u góry. Czy jak to się tam nazywa, nawet nie wiem. Dobra, pyk. Zjeżdżamy i od razu wcofujemy. O kurde, ten pick-up biedny niestety, moi drodzy, musi jechać do Customsa, tak jak mówię. A tutaj zajeżdżamy tym V250, który, kurde, przyzwoicie wygląda, naprawdę. No powiem wam szczerze, Gerard to naprawdę gość godny zaufania. I powierzyliśmy mu 500 000 i załatwił nam naprawdę super fury. Różnorodne fury, takie jakie chciałem, żeby tutaj się znalazły. I oczywiście mamy to, no ta fura to jest zdecydowanie mój faworyt i... Kurde, chętnie sam bym taki miał w swoim asortymencie. Tutaj mamy jakiś rodzinny suwik, prawda? Tutaj limuzyna też, taka dosyć elegancka. Tutaj wycieczkowy van, a tutaj pick-up terenowy, który no niestety został troszkę uszkodzony. Przekaż Gerardowi, że naprawdę kawał dobrej roboty wykonał. Zamknąłem salon, jutro oczywiście rozpoczynamy sprzedaż, ale najpierw trzeba jeszcze przed jutrzejszym dniem... Co jest? Niewidzialna tekstura?
What the hell. Przed jutrzejszym dniem trzeba naprawić, moi drodzy, tego pick-upa, którego kupiliśmy sobie, więc szybko śmigam czym prędzej do Benego, zostawiam go u Benego i lecę na pierwszy komercyjny lot. Mam nadzieję, że się jaracie tak samo jak ja. Dzisiaj wieziemy biznesmenów z Paleto Bay do Los Santos i zobaczycie, jakie fajne lotnisko w Paleto Bay swego czasu powstało. Nie wiedzieliśmy o tym, ja szczerze mówiąc też nie wiedziałem o istnieniu tego lotniska, ale jest naprawdę fajne i dla naszego Piaggio będzie wręcz idealne. Zresztą zobaczycie już za moment. Benny ściągnięty z domu, dzisiaj miał też wolne, ale muszą tutaj razem z mechanikami już za moment się zjawić. Trzeba naprawić tego Merolka, ja go tutaj zostawiam oczywiście i wzywam Hitcha, moi drodzy, który zawiezie mnie prosto do Grab City, dlatego że od razu... Aha, nie, muszę się przebrać, zapomniałem. Więc dobra, będę musiał skoczyć się najpierw do swojej willi. Przebieram się szybko w odpowiedni strój, no bo wieziemy, moi drodzy, jakichś naprawdę bogatych klientów. A później od razu śmigam do Grab City, odebrać samolot i rozpocząć kurs. Stwierdziłem, że pojadę do Grab City okrężną drogą i pojechałem po prostu od strony Paleto, aby pokazać wam, w którym miejscu znajduje się tutaj lotnisko. Co prawda, tu jest lotnisko w Grab City, a tu jest nowy port, międzynarodowy port lotniczy w Paleto Bay. Patrzcie, jaka super swoją drogą mapa. Stoją sobie te kachicze, mnóstwo ludzi, prawda, czeka na jakiś odlot. U góry jest parking i już zdążyłem zaobserwować, gdzie jest, moi drodzy, punkt widokowy tutaj. O, dziękuję bardzo. Tu jest punkt widokowy, w sensie, nie wiem, czy każdy może tutaj wchodzić. Franklin ma już odpowiednie uprawnienia, aby po lotnisku się poruszać. Jak widzicie, tu jest ta autostrada, która sobie biegnie na spokojnie i zrobiony jest po prostu zjazd na lotnisko, a lotnisko wygląda naprawdę imponująco. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak wygląda, moi drodzy, lotnisko, fajnie jest zrobione, naprawdę fajnie. I ten hangar tutaj, to jest hangar VIP-owski i z tego hangaru będziemy odbierać biznesmenów za 2,5 godziny. Dlatego nie ma co czekać, ja schodzę z tej wieży. Chciałem wam tylko to lotnisko pokazać. Biorę Hitcha i lecimy już do Grab City odebrać samolot. No i cyk, lotnisko w Grab City, moi kochani, już wszystko wiem. Ile dokładnie wyszedł przegląd, prawda, i podbicie odpowiednich papierów umożliwiających komercyjne latanie. 30 tysięcy dolarów, trochę dużo według mnie, ale Trevor załatwił po taniości, tak czy siak. Ci goście podobno mają odpowiednie uprawnienia, żeby coś takiego robić, więc oki. Raz na 50 odcinków trzeba taki przegląd robić, więc ło, no spokojnie, nie? Jesteśmy w stanie, moi drodzy, jeszcze długo, długo latać bez tego. 100 tysięcy dolców na naszym koncie. Samolot, moi drodzy, jest w 100% sprawnych. Lista wymienionych części też już u Franklina. Jakieś tam drobnostki są, poprawienie hamulców i tak dalej. Poza tym wszystko podobno z tym samolotem jest w porządku. Dlatego nie ma na co czekać. Czas wykonać pierwszy komercyjny lot, moi kochani. Licencja odnowiona, samolot po remoncie, więc idealnie. Wszystko, moi drodzy, bangla tak jak należy. Pewnie zastanawiacie się, ile kurs dzisiejszy z lotniska w Paleto do lotniska w Los Santos będzie kosztował tych 7 bodajże pasażerów, którzy zmieszczą się na pokład naszego samolotu. Otóż jest to lot biznesowy, więc to jest troszkę wyższa cena niż normalnie, jakby po prostu to było takie połączenie, które niedługo będzie, mam nadzieję. Mianowicie, że zwykli ludzie będą mogli korzystać. Koszt takiego lotu dzisiaj dla tych biznesmenów to 40 tysięcy dolców. To jest, moi drodzy, dosyć sporo, ale no, są osoby w Los Santos, które oczywiście mogą sobie na coś takiego pozwolić, dlatego też ja, moi drodzy, obieram kurs na lotnisko w Paleto, międzynarodowy port lotniczy. Kurde, jarał się, nie? Tych portów mogę wgrywać więcej. Wiecie, o czym pomyślałem? Abyście pisali w komentarzach różne trasy, na przykład lotnisko w Paleto do lotniska w Sandy, i wypisywali, jaki jest po prostu cennik takich lotów i najlepsze ceny, najrozsądniejsze ceny, sugerując się oczywiście tą dzisiejszą ceną, czyli z Paleto do Los Santos biznesowo 40 koła. Ile na przykład taki lot by kosztował, jeśli zwykli pasażerowie by z niego korzystali? Dajcie znać. I tak jak mówię, najlepszy komentarz zostanie wybrany. Okej, czy ja, moi drodzy, nie lecę zbyt szybko? Widzę, że lotnisko mi się nie wczytuje. Wow, 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 nie podoba mi się to. Dobra, będę musiał podejść z drugiej strony, bo tutaj troszeczkę przegiełem z prędkością. Nie sądziłem, że, moi drodzy, tak szybko się do tego lotniska zbliżę, ale spokojnie, damy radę. Dobra, cyk, wydaje mi się, moi drodzy, że dobrze to robię. Nie mam pojęcia, gdzie jest lotnisko w tym momencie. Tak jest, chyba dobrze, tak. Okej. To jest oczywiście mały samolot, dużym Boeingiem nie bylibyśmy w stanie w ten sposób wylądować. Dostaliśmy oczywiście pozwolenie, w tym momencie nikt nie ląduje. Wow! O kurde, co to za nierówny pas, widzieliście to? Coś mi tam pękło. Shit, jeszcze takie lądowania to nie miałem. Ten pas wydawał się turbo, moi drodzy, porządny.
A stało się coś naprawdę dziwnego. Okej, gość pokazuje, że tutaj, tak? Dobra, to zajeżdżamy w takim razie i czekamy na VIP-ów, których nie widzę. Nigdzie nie widzę, żeby byli. Ja też jestem, moi kochani, godzinę przed czasem, więc to może dlatego. Mamy chwilę na chillerkę i utopię. I zerknięcie, moi drodzy, na te uszkodzenia, które niewątpliwie jakieś tutaj były na pasie. W sensie, tak dziwnie mnie bumpnęło. Coś pękło, słyszałem, że coś pękło, ale szyba... Szyby są całe z tego, co widzę. Albo ich w ogóle tu nie ma? Tu widzę jakieś, moi drodzy, ludzi. Zapytam tego typka, czy czasem to nie są moi klienci. Dzień dobry, Clinton Franklin. 7 osób na mnie czeka. To oni, tak? Świetnie, dziękuję. Moi kochani, jeszcze nie powiedziałem wam, jaką nazwę wybrałem dla naszej linii lotniczej. Mianowicie najlepiej brzmi i najwięcej komentarzy było właśnie z nazwą TK Fly. Dokładnie tak, nie TK Air, tylko TK Fly. Robimy to, moi drodzy, TK Fly. Dzień dobry, witam serdecznie. Państwo ze mną, zapraszam. Proszę zgasić tego papierosa, na płycie lotniska pali. Pff. W sumie to jest 6 osób, nie 7. To nie wiem, czy jeden, moi drodzy, zrezygnował z lotu, czy co. W każdym razie nieistotne. Zapraszam ich do samolotu. Patrzcie, jak oni biegają. Dramat to jest. Pedy w GTA, proszę, słuchajcie się. Siada ostatni pasażer, a ja na takiej fajnej kamerze. Chciałbym wam pokazać, jak to wygląda w środku. Oczywiście Franklin i tutaj siada jakiś ziomek przy Franklinie. A w środku, moi drodzy, cała śmietanka biznesmenów, nie? Tutaj babka coś na tablecie robi, tu gość, moi drodzy, kawkę sobie pije. Fajnie to wygląda, no typowa biznesowa podróż. Także ja już wyłączam sobie w tym momencie spooner mode i rozpoczynam. Miejmy nadzieję, że bez większych przygód, że uda nam się wystartować też z tego pasa, bo wcześniej, no, był problem. Dzień dobry, TK Fly numer N102SL, prosi o pozwolenie na start. Dzień dobry, TK Fly, otrzymujesz pozwolenie, pas numer 1, wiatr boczny, bądź ostrożny. Pozwolenie otrzymane, moi drodzy. Nikt w tym momencie startować nie musi, lądować również, także Piaggio wzbija się pierwszy raz, jarał się niesamowicie, nie? Zobaczymy, w przyszłości oczywiście będę dbał o to, ażeby zatrudnić jakichś pilotów. Na chwilę obecną jednak musimy sami sobie, moi drodzy, rzepkę skrobać, jak to się mówi. I dlatego też ruszamy. Pisaliście, żeby nie podnosić samolotu, on sam się podniesie, jak nabierze odpowiednią moc. Więc ja, moi drodzy, mam jedną pustą dłoń. Okej, podniósł się, ale nie do końca tak, jak chciałem. Więc to jest w sumie true, ale nie do końca bezpieczne, tak mi się wydaje. Lepiej jednak kontrolować ten start. No i kochani, no cóż, obieramy kurs w takim razie na Międzynarodowy Port Lotniczy Los Santos i inkasujemy za tę podróż 40 koła, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ja też nie będę wznosił się nie wiadomo na jaką wysokość, dlatego że to nie jest, moi drodzy, wiecie, przelot międzykontynentalny, nie wiem, nie lecimy też do Liberty City, gdzieś kawał drogi, tylko po prostu, no, goście chcieli się szybko dostać do miasta, dlatego zapewniamy im to oczywiście, lecąc właśnie na takiej wysokości, ale jak jest baza wojskowa, to niestety muszę zmienić kurs, nie mogę wchodzić, moi drodzy, w przestrzeń powietrzną bazy. Na dodatek mają tutaj pas startowy, więc nie mogę wadzić im, moi drodzy, w rozpoczynaniu jakichś manewrów, nie? No i śmigamy, nie? Gość nie ubrał słuchawek tutaj, nie wiem, czy w ogóle mam drugie słuchawki w zestawie. Widzę już port lotniczy w Los Santos, bardzo mi się podoba, jak tam tył. Na chillku, moi drodzy, chillera utopia. Ale o to chodzi, żeby te loty były takie, wiecie, bezstresowe, no. Każdy lot powinien być bezstresowy, nie? Wy jak latacie samolotami, to też pewnie marzycie o tym, aby wasz lot przebiegał bez żadnych problemów. Ci ludzie biznesu z tyłu też tego chcą. O kurde, zagapiłem się, sorry. Okej, dostałem informację od wieży kontroli lotów, że znowu powinienem zająć pas ten, którym ostatnio lądowaliśmy. To jest pas przeznaczony dla mniejszych samolotów. Dlatego nie wiem, czemu leciałem na te dwa wielkie pasy tutaj. Muszę w takim razie nad Los Santos sobie zawinąć na spokojnie i oczywiście bezpiecznie wylądować. Cyk, cyk. Pisaliście, że podwozie za wcześnie wyciągnąłem ostatnio. Okej, pas jest już tutaj, więc okej. Dobra, więc z tym podwoziem jeszcze poczekamy faktycznie. Widzę pas, widzę nasz stary salon samochodowy, nostalgia normalnie. Ciekawe, jak sobie teraz radzi, nie? Sprawdzimy to może w kolejnym odcinku, podbijemy tam, dobra. Teraz podwozie zostało wysunięte. Miejmy nadzieję, że nie zahaczy takiego ostatnio, bo ostatnio była jakaś masakracja przy tym lądowaniu w Paleto. Uwaga. Ale spokojnie, spokojnie. Wow, tak dziwnie, moi drodzy, na kamerze R nie potrafię lądować, bo się odbijałem, wiecie. W taki bardzo nienaturalny sposób, ale wszystko skończyło się dobrze. Teraz tylko zawieźć delikwentów pod terminal numer 2 i mamy to. Dziękujemy za skorzystanie z usług linii lotniczej TK Fly. Mam nadzieję, że mieli państwo miły lot.
i oczywiście polecamy się na przyszłość. Do zobaczenia. Klienci sobie już, moi drodzy, poszli, wchodzą tam do terminala, natomiast ja muszę stąd spadać, bo nie mam tutaj wykupionego miejsca. Wiadomo, mogę wysadzić pasażerów, ale od razu muszę uzyskać pozwolenie na start i, tak jak mówię, stąd spadać, bo kosztują tutaj naprawdę te spoty bardzo dużo kasy. O dziwo, dostałem ten jeden z tych większych pasów do startu teraz, ale może dlatego, że na tym drugim ktoś ląduje. Możemy ruszać w takim razie, nie ma na co czekać, trzeba jak najszybciej się ulatniać z tego drogiego miejsca, nie stać nas, żeby tutaj, moi drodzy, stacjonować za chwilę obecną. Dobra, nic nie klikam i zobaczymy, 140, o, faktycznie, patrzcie, teraz poszedł, ale już muszę kontrolować i podnieść dziób, bo inaczej, moi drodzy, bym zahaczył. Więc co, kierunek Grabseat, myślę, że na spokojnie, na chillku już tam sobie dolecę, no i musimy skoczyć się jeszcze, uregulować mandat, który otrzymałem i... Powinniśmy, moi drodzy, wszystko w dzisiejszym odcinku zaliczyć. Jakby z was ktoś pytał, pyk, 140 tysięcy dolarów na moim koncie, miałem stówkę, wiadomo, 4 dychy otrzymałem za ten lot, więc wszystko się zgadza. O, widzę, że chyba tu jest jednak zbita, lol. Bez większych problemów, moi kochani, udało się tutaj doczłapać, prawda, do tego Grabseat na uboczu, żeby nie powiedzieć brzydziej. No niestety, musimy tutaj stacjonować na razie. Może w Sandy, kurde, przydałoby się wykupić spota. Tam przynajmniej lotnisko jest normalne i można usiąść, nie na takim klepowisku, kurde. Ej, hamuj. Patrzcie, to jest naprawdę niebezpiecznie. Przy dużej prędkości jest szansa, że kiedyś wpadnę w ten most, który jest przed nami i zniszczę Piaggio. Samolot się spisał i jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Taka hitch, Jezu, jak długo czekałem. No w sumie, moi drodzy, kawał drogi musiał przyjechać kierowca, no ale po szefa to wiadomo, nie? Lecimy do punktu trasy, tak, panie kierowco? Nie będę go ponaglał, po prostu pominę ten kurs. Wziąłem Mission Road, dlatego że musiałem skoczyć na komisariat, żeby opłacić mandat. Chciałbym, abyście wreszcie zobaczyli, bo ostatnio nam się zbugowało, więc teraz najprawdopodobniej będzie ok. Nie wiem, czy mam te okulary, nie okulary, tylko słuchawki lotnicze, prawda? Ok, kliknij E, aby zapłacić mandaty. Ok, potwierdź, patrzcie, jak to fajnie wygląda, telefonem płacimy, cyk, no i mamy. Pani nam podziękowała, ja też dziękuję bardzo. Jesteśmy na zero z prawem, więc bardzo dobrze. No i tym optymistycznym akcentem chciałbym wam serdecznie podziękować za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, mnóstwo łap w górę, moi drodzy. Pamiętajcie, by subskrybować kanał, ponieważ zbliżamy się do 2 milionów. Franklin teraz będzie świętował swoje pierwsze udane lotnicze przedsięwzięcie, a ja chciałbym tak świętować, jak będzie 2 miliony. Miejmy nadzieję, że będzie. W każdym razie, dziękuję za dzisiaj, subskrybujcie kanał i do następnego, który będzie już za 2 dni i będzie to GTA Szkoła, wyczekiwana przez was. Trzymajcie się, do następnego.